Dla ukazania złożoności, ale także głębokiej, pięknej drogi odbudowy własnego życia, chciałem przedstawić program 12 kroków, który jest proponowany przez anonimowych alkoholików. Bardzo wyraźnie, konkretnie. Mówi o tym, czym jest wspólnota anonimowych alkoholików, preambuła ich dokumentu. Brzmi ona tak: Anonimowi alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i innym pomagać w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest chęć za zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat. Jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota anonimowych alkoholików nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, partią, organizacją lub instytucją. Nie angażuje się w żadne publiczne polemiki. Nie zajmuje stanowiska w jakichkolwiek sporach. Naszym najważniejszym celem jest pozostawać trzeźwym i pomagać innym alkoholikom w osiągnięciu trzeźwości. Warto podkreślić, że żadna religia nie stoi tutaj na przeszkodzie, że każdy. Może do tej wspólnoty należeć bez względu na swoje przekonania religijne, polityczne, moralne, społeczne, ekonomiczne, bez względu na to, jak rozumie Boga, do jakiej grupy religijnej należy. Warte jest i dobrze, aby odnalazł siłę większą od siebie samego, jakkolwiek będzie tego Boga pojmował. Chociażby właśnie w taki sposób, że jest to siła, która przekracza jego siłę. Te spotkania anonimowych alkoholików mają formę otwartą i zamkniętą. Zwane są mitingami. 12 kroków AA. A może jeszcze powiem, że, że pro, y, y, zamknięte są tylko dla osób uzależnionych, a otwarte to także te spotkania, na których mogą być osoby, które nie są alkoholikami. Żeby przynależeć do y, grupy anonimowych alkoholików, trzeba być oczywiście osobą uzależnioną, która pragnie y, zmienić swoje życie, która pragnie przy wsparciu innych osób uzależnionych. Wsłuchiwać się w ich y, doświadczenia, w sposób radzenia i nieradzenia sobie y, w swoim życiu, y, pragnie odnaleźć także siłę do tego, aby samemu dążyć ku trzeźwieniu. Y, 12 kroków to program y, tak naprawdę dla każdego człowieka. Dla kobiet i mężczyzn, dla osób wykształconych i niewykształconych. Dla młodych i starszych, dla bogatych i biednych, wierzących czy też niewierzących. Program 12 Kroków ma za cel ułatwienie uzyskania wglądu w istotę uzależnienia oraz wglądu, głębokiego wglądu w siebie samego. Pozwala ten program przyjrzeć się swoim relacjom z bliskimi, z tą siłą, która jest w nas, przyjrzenie się sobie samemu, naszym relacjom ze światem. Program 12 Kroków wspiera autorozwój, pomaga rozwijać się człowiekowi. Poprzez przyglądanie się, wsłuchiwanie, e, analizowanie e, na spotkaniach tego, co, m, co wnoszą inni e, i co samemu się wnosi, pozwala konfrontować się ze sobą, z innymi, ze światem. Otwiera jakby drzwi, które były zamknięte jakby z, m, powoduje, że z oczu spadają łuski i zaczynamy widzieć siebie takim, jakim jesteśmy naprawdę. Także program 12 kroków daje pewne wskazówki w drodze ku trzeźwieniu, wprowadza na tę drogę ku trzeźwieniu. Bardzo mocno należy odróżnić trzeźwienie od abstynencji. Trzeźwienie to, to wielka zmiana, zmiana myślenia, nie wiem, odczuwania. Jakby wchodzenie na drogę dojrzałego życia, ponoszenia konsekwencji, odpowiedzialności, brania odpo konsekwencji, brania jakby odpowiedzialności za swoje czyny. Natomiast abstynencja ma, ma wymiar jakby. Tego powstrzymania się od, od, od picia, ale ona nie musi prowadzić do, do jakiego, jakiejś zmiany myślenia. Można czasowo nie pić. Nie wiem, ktoś nie pije na święta, do, do świąt, na przykład w wielkim poście, w adwencie, ale czeka już z utęsknieniem na Boże Narodzenie, żeby właśnie upić się, czy żeby wypić większą ilość alkoholu. Czyli można powiedzieć, że, że on nie trzeźwiał, nie przebudowywał nie swojego życia, tylko trwał w abstynencji. Cele 12 kroków realizowane są, to trzeba podkreślić, indywidualnie, chociaż pracujemy we wspólnocie, to każdy w swoim rytmie. Każde uzależnienie ma swoją specyfikę, sw swoją głębię i każdy indywidualnie przepracowuje poszczególne kroki. Te 12 kroków proponują też pewien taki logiczny program, ale także logiczną kolejność jakby przeprowadzania analizy. Wchodzenia na drogę zmiany. I oczywiście powinny być przepracowane spokojnie, powoli, bez pośpiechu. Nie wolno przeskakiwać z kroku na krok. Dopiero po przepracowaniu jednego kroku, przy wsparciu także wspólnoty czy terapeuty, można podążać dalej. Jest taka pokusa, aby szybko przemknąć przez te 12 kroków. Człowiek popada wiele lat w uzależnienie, ale z, chce z niego wyjść w kilka chwil. To tak, jest taka pewna prawidłowość w człowieku, że, że człowiek, jak degraduje swoje życie, no to robi to przez lata. Jak wyląduje w szpitalu, to, chce, to się pyta zaraz po przyjęciu kiedy będzie wypis a lekarz się uśmiecha, tylko mówi, panie Kowalski, my tu na razie musimy się zająć pana wątrobą, pana sercem, pana układem pokarmowym, a pan mówi o wypisie. Na razie przyjrzyjmy się tym, tym zmianom, tym, tej chorobie, która jest w panu. Tak samo tutaj powinno się dogłębnie te kroki pokonywać, nie należy ich przeskakiwać. W następnych refleksjach, spróbuję jak najprościej opowiedzieć o tych dwunastu krokach.